Hej wszystkim, ja jestem Bart, a ten film jest wyjątkowy na tym kanale, ponieważ nie mam przygotowanego scenariusza, ani nie za bardzo jeszcze wiem, co do końca chcę powiedzieć. Po prostu zobaczyłem pewną wypowiedź w internecie, poczułem, że jest to temat, na który mogę się wypowiedzieć i też fajnie byłoby wejść z wami w polemikę. Więc jeżeli macie inne zdanie, albo może jakiś temat mi umknął, napiszcie w komentarzu i chętnie z wami podyskutuję. Vito Bambino, czyli muzyk głównie znany z grupy Vitamina, ale też całkiem niezłej solowej kariery, ostatnio odpalił się na socialach po raz kolejny na młodych raperów i na stan polskiego mainstreamu. Mówię, że po raz kolejny, ponieważ już kilkanaście miesięcy temu w takich oto słowach wypowiadał się o Jandle Osi. Okazuje się, że absolutnie każdy, naprawdę absolutnie każdy, ty i ty, każdy może robić coś około muzycznego. Zapraszamy. Zapraszamy was wszystkich. Nie ma już żadnych reguł. Nie ma też już żadnych wymagań. Dawajcie, zapraszamy was. Wszyscy róbmy muzę. Zanim przejdziemy do jego aktualnej wypowiedzi, zatrzymajmy się na chwilę przy tej poprzedniej. Osobiście, gdy pierwszy raz zobaczyłem jego wypowiedź, miałem takie Vito, dlaczego to zrobiłeś? Dało mi to taki vibe artysty, który czuje, że mniej utalentowane czy mniej ambitne osoby od niego osiągają większy sukces na płaszczyźnie komercyjnej, na tym samym rynku, na którym jest również on, czyli na rynku muzycznym. Wydało mi się to zwykłym boomerskim narzekaniem na to, że komuś się udaje, a my nie rozumiemy dlaczego i po prostu olałem temat. Ale jak bumerang, postanowił powrócić do nas po kilkunastu miesiącach. Autotune w końcu padnie. Przegrzeje się. Zbrzydnie. Jak Chokery i buty Buffalo w latach 2000. Tylko co oni wtedy zrobią? Bezrobocie wśród raperów będzie sięgało 95%. Biedne istoty. Jeśli masz skilla i korzystasz z tego dodatkowo, no worries. Jeśli cały twój talent to wtyczka VST, gorzej. Proponuję brać pieniądze i uciekać. I teraz tak. Po pierwsze, Chokery i buty Buffalo moim zdaniem dalej są dość dripowe i podoba mi się, kiedy dziewczyna ubiera się w taki sposób, więc nie wiem, w czym jest problem. A tak na poważnie. Ta wypowiedź rozpętała w internecie burzę. Oczywiście ludzie dzielą się na dwa obozy. Na tych, którzy jak twierdzą, tak, możecie streścić teraz bingo, myślę, że dobrze wam pójdzie. Że polski rap to gówno, że muzyka to już dawno się skończyła, że ci ludzie w ogóle robią disco polo, to nawet nie jest rap. Generalnie same takie rzeczy. No i na ludzi, którzy uważają, że Vito się odkleja i po prostu jest to starcze pierdolenie. Temat wydaje mi się niesamowitym, ciekawym polem do dyskusji. Jest to fajne zadanie myślowe, więc możemy się zastanowić, czy to, co napisał Vito, może się wydarzyć, a jeśli tak, to w jakim kierunku rozwijać się będzie rynek muzyczny. Zacznijmy od tego, że wydaje mi się, co Vito Bambino nie do końca podoba się w polskim mainstreamie. Chodzi o to, że Polacy chyba w DNA mają zakorzenione podejście do muzyki. Im prostsza, bardziej rozrywkowa i wpadająca w ucho piosenka albo idealna do auta, tym jest po prostu lepsza. Oczywiście nie oznacza to, że w Polsce nie słucha się artystów, którzy mają świetne teksty, świetne techniczne umiejętności rapowania, czy po prostu wydają dobre, artystyczne, spójne ze sobą konceptualnie albumy. Padła mi niebieska lampa, musimy teraz bez niej, przepraszam. Po prostu mam wrażenie, że taka kultura disco polo jest zakorzeniona w nas Polakach i Polacy lubią puścić sobie muzykę, która po prostu ma lecieć w tle i im nie przeszkadzać, albo nadawać się do mega pompy w aucie. Zresztą spójrzmy na najczęściej odtwarzane aktualnie w Polsce numery na Spotify'u. Bambi, Modelki, Jandle Osia, Kizo, Bledka. Nie oceniam ich twórczości ani nie przydzielam żadnej łatki. Po prostu zauważmy, że raczej nie są to artyści, których głównym zadaniem jest wydać jak najlepiej doszlifowany jakościowo projekt, prawda? I właśnie chyba tutaj pies jest pogrzebany. Vito Bambino zdaje się dawać upust swojej frustracji, wynikającej z tego, że polski mainstream, a konkretnie jego ścisła czołówka, okupowana jest przez artystów, którzy po prostu świetnie się bawią i wydają hity do radia, zamiast wrażliwych artystów, którzy naprawdę chcą wyrazić siebie przez swoje dzieła, takich właśnie jak na przykład Vito Bambino. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że Vito Bambino nie jest jakimś zapomnianym czy artystą, który żyje w cieniu tych mainstreamowych gwiazd, bo na Spotify Top 50 w Polsce jest na 36 miejscu, a słucha go 1 700 000 osób miesięcznie, co naprawdę jest kosmicznym wynikiem. Rap jako gatunek totalnie zdominował polski rynek muzyczny i gusta polskich słuchaczy. Ale pomyślcie o tym w ten sposób. Jeszcze kilka lat temu nie do pomyślenia było, żeby jakiś artysta, który śpiewa, czajcie, śpiewa, nie rapuje, był popularnym komercyjnie artystą, który odnosi duży sukces. Oczywiście mieliśmy jakieś wyjątki typu Dawid Podsiadło, ale pomyślcie przez chwilę. Sanach, Daria Zawiałow, Vito Bambino, Mrozu. Ci wszyscy ludzie osiągają szczyt zasięgowy swojej kariery dopiero teraz, kiedy rap zaczyna się ludziom przejadać. Przez te wszystkie rzeczy tym bardziej dziwi mnie podejście Vito i jego wypowiedź, o którą totalnie nikt nie pytał. Zastanówmy się więc na chwilę, o co tak naprawdę w Vito może chodzić. Być może ma w głowie jakąś utopijną wizję rynku muzycznego, gdzie artyści tworzą, aby dać upust swoim emocjom.
tworzą, aby w wyniku spontanicznej ekspresji przekazać coś swojemu odbiorcy. Nie robią tego tylko i wyłącznie dla sukcesu komercyjnego, czyli po prostu dla sławy, hajsu i innych tego typu rzeczy. Może właśnie to kuje Vito? Powiedzmy sobie szczerze, w muzyce, w sztuce, czy w jakiejkolwiek innej dziedzinie jest pełno ludzi, którzy nie są tutaj po to, by spełnić swoje marzenie, a tylko i wyłącznie po to, żeby na nas zarobić. Może brutalne, ale tak skonstruowany jest świat. Ale dobra, zamiast już tak to rozdrapywać, wróćmy do tego, co napisał o autotune i o tym, że kiedyś się przedrzeje, a raperzy będą bezrobotni. Tak ogólnie, odstawiając na bok tą dziwną frustrację, która wylewa się z tego instastory, jestem w stanie zgodzić się z Vito co do tego autotune'a i generalnej kondycji rapu. Żebyśmy się dobrze rozumieli, autotune to tylko i wyłącznie jedna wtyczka i narzędzie, które nie zrobi z ciebie najlepszego śpiewaka czy rapera na świecie. Musisz potrafić go używać. Przykładowo T-Pain, który jako jeden z pierwszych raperów przyczynił się do popularyzacji autotune'a, ma naprawdę niesamowite umiejętności wokalne i muzyczne, co możecie zresztą zobaczyć na tym nagraniu. Baby girl, what's your name? Let me talk to you, let me buy you a drink, and I'm T-Pain. A to, że jego piosenki często brzmią w ten sposób. Zdecydowanie nie jest wynikiem pracy jednej wtyczki, która wszystko zrobiła za niego. Autotune to tylko i wyłączny efekt, który nakładamy na swój wokal i trzeba go dobrze ustawić. Wchodzi to w skład miksu, czyli takiej ogólnej obróbki naszego głosu i ogólnie obróbki dźwięku, kiedy wydajemy swój numer. Poza autotunem w miksie używamy różnych wtyczek, które czyszczą wokal, na przykład equalizer, który pomoże nam ściąć albo wyciągnąć jakieś częstotliwości, ale też takie stylistyczne efekty, na przykład jak reverb, który daje nam fajny podgłos. Nie jestem inżynierem dźwięku, starałem się wam po prostu wytłumaczyć mniej więcej, jak to działa, żebyśmy wszyscy jednogłośnie mogli zrozumieć, że okej, autotune to nie jest wtyczka, która robi wszystko za ciebie. Więc po co ta dyskusja? Ano po to, że tutaj raczej chodzi o ukrywanie swoich niedoskonałości technicznych pod masą wtyczek. I teraz tak, o co chodzi, który za czasów na przykład albumu Nowy Kolor miał naprawdę niesamowite brzmienie i pokazywał się w dobrej rapowej formie, używał od groma wtyczek. I wiecie co? Te wtyczki nie modulowały jego głosu jakoś bardzo. One po prostu dodawały takiej małej, magicznej szczypty przypraw, która ostatecznie sprawiała, że jego brzmienie było unikatowe i nie do podrobienia. Jednak to wszystko szło w parze z dobrymi tekstami, dobrym flow, dobrą generalną techniką rapowania. Więc o co chodzi, z tym albumem został bardzo ciepło przyjęty przez społeczność. Kolejnym przykładem jest Lil Wayne, czyli jeden z najlepszych tekściarzy w historii rapu. Ten gość jako jeden z niewielu raperów potrafi z czubka swojej głowy rzucić jakiś tekst, który na freestylu ma drugie dno i brzmi po prostu fenomenalnie. Prawdziwy G porusza się w ciszy, jak lasagna. Gdy pierwszy raz słyszysz ten tekst, wydaje ci się, że jest głupkowaty i jest losowym trapowym barsem, co nie? No właśnie nie. Prawdziwy G. Kim jest G? G to skrót od gangster. Prawdziwy G, czyli ktoś, kto jest takim wzorem idealnego gościa dla rapera, ponieważ raperzy inspirowali się w dużej mierze gangsterami, tak? Gangster, który jest prawdziwym gangsterem i odnosi sukces, raczej nie mówi o tym głośno i porusza się w ciszy. Tak samo jak lasagna. Wypowiedz słowo lasagna. Okej, po polsku pisze się to bez litery G, ale teraz widzisz, jak to się pisze po angielsku i po raz kolejny. Przeczytaj słowo lasagna. G w tym słowie jest nieme, więc prawdziwy G porusza się w ciszy, jak lasagna. To jedna losowa linijka Wayne'a, która przyszła mi do głowy, ale Lil Wayne, poza tym, że potrafi pisać tak dobre teksty i świetnie rapuje, jest ekspertem w używaniu autotuna wtedy, kiedy nie trzeba i w niszczeniu swoich świetnych zwrotek, które bez niego byłyby dobre. Więc tutaj mamy inny przykład. Rapera, który jest świetny technicznie, lirycznie, generalnie jest dobrym raperem i ciężko to podważać, ale z nieodpowiednim użyciem autotuna jego numery brzmią po prostu źle. Jak sami widzicie, autotuna i generalnie miksu wokalu można używać na różne sposoby i raz naprawić nim utwór, a raz totalnie zepsuć. Problem w tym, że wielu artystów, często też młodych artystów, próbuje ukryć swoje niedoskonałości techniczne za ścianą wtyczek, która nie poprawia sytuacji, a sprawia, że są oni bardzo łatwym celem do stania się obiektem żartu. I tak jak w dalszej części swojego statementa napisał Vito, jeżeli masz umiejętności, a tego używasz tylko i wyłącznie jako dodatek, nie masz się czym martwić. Myślę, że idealnym przykładem na to może być Quebo, Oki albo chociażby Tato Hemingway, których chyba umiejętności rapowania na próżno podważać. Podsumowując, wydaje mi się, że Vito nie tyle zaatakował raperów, którzy używają autotuna, bo nie lubi newschoolowego brzmienia, a po prostu zwrócił uwagę na pewien problem. Problem, że niektórzy artyści poruszają się w bardzo ciasnych, schematycznych ramach muzyki rozrywkowej, która jest nastawiona tylko i wyłącznie na sukces komercyjny. Problem w tym, że ta formuła łatwo się wypala. I kiedy ludzie znudzą się tą muzyką i przestaną jej słuchać, co zrobią ci raperzy? Czy dalej będą tworzyć muzykę bez żadnych korzyści z niej? Z tym pytaniem pozostawiam was. Koniecznie napiszcie w komentarzu,
i dajcie znać, co myślicie o tego typu spokojniejszej, wolniejszej i bardziej pogadankowej formie filmu. Trzymajcie się, cześć!